Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny odcinek z gry Kontraband Police. I dzisiaj kontynuujemy naszą serię odcinków. I jest praca dla każdego, rozdział trzeci. To koniec z niebowództwem. A zawody? Nowe miejsca pracy, że zawody potrzebowane znajdę na tablicy, a reszty nie mam wpuszczać, tak? Ilość leku w jednym kolorze, kolor pojazdu żółty, wiek kierowcy 48 lat i numer rejestracyjny QHY. No dobrze. Musi posiadać list prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny Badania Ruchu Granicznego. Funkcjonariusze Straży Granicznej zobligowani są do sprawdzenia stanu technicznego pojazdów. Należy jednak pamiętać, że zły stan techniczny auta nie jest powodem do odmowy wjazdu. A, rozumiem. Ustawy o obowiązku pracy wprowadza regulacje dotyczące wstępu do kraju. Każdy przyjezdny, który udaje się do pracy, musi posiadać ważne kartę zatrudnienia. Ponadto zabrania się wstępu osobom o następujących profesjach: artysta, nauczyciel i dziennikarz. Rozumiem. Tak też będziemy robić. A ten żółty nie jest. I pewnie. Witajcie. A jest i karta pracy. Na wstępu i karta pracy. Nauczyciel, no niestety nauczyciel nie może wjechać. A jeszcze. Ale fajnie. Cisza miłwas. Miłwa jawus. Zgadza się. Ale to jeszcze jest ważne. No dobrze. To też jest jeszcze ważne. Alberak. No, tu się nie zgadza. To też się nie zgadza. A pana zdjęcie? Nie. Wygląda dobrze. Wszystko jest. O, pan przebitych pan nie masz. Osterka są, wszystkie szyby też są. I co pan miałeś wieść? Dwa detergenty i trzy boniarze. No właśnie, zapomniałem, że trzeba świecić latareczką. To tak długo, bo pana nie wpuszczam. To pan marnuje mój, przyjeżdżając tutaj nieważnymi dokumentami, nie? Dobra. Niech panu będzie. Już widzę, że się nie zgadzają ilości. Detergenty, torba, trzy bagażu. No dobrze, to też jest jako bagaż liczony. No rzeczywiście, masz pan. Super. Aha, i to jeszcze nie tym. A czym to mam zrobić? Jakąś pałką, której oczywiście nie mam, czy łamem? Łamem. Nie no,
wszystko jest panie w porządku. Oddaj pan to temu panu do samochodu, dobrze? Oddaj to temu panu do samochodu. Oczywiście, że odrzucamy. Barasto, Cipka. Ja popełniam błąd. Ja błędu żadnego nie popełniam. Miał pan wszystkie zderzaki, dobre. Marisiu, czyż to wyekspandrycie to kontra? Madre obaju i liniczko. A, w dacie ważności popełniłem błąd. Rozum. I tam. Akrowrotaj. A dziennikarz, chyba dziennikarza panie mogę wpuścić, nie? Nie, nie mogę dziennikarza. No cóż. A Marcel umarł. Karta ważna, to ważne. Karta wstępu też jest ważna. To się zgadza. Wygląda pan podobnie. Sobie panie tylko tutaj sprawdzę, czy pan wszystko masz, nie? Zderzacz z przodu jest. Bo nic pan nie przewozisz? Nie, chyba nie. Nie, nie widzę, że pan coś tu przewoził. Oponkę pan ma. O, panie, jedna szyba jest wybita. Co to ma być? Ara to. Zniszczenie świateł, wybite szyby jedne. Pięknie, oponne. Tylnego pana zderzaka nie ma. Z tyłu. Tutaj jest wszystko. O nie, panie, to jeszcze pan karoserii nie ma, kawałka? No dobrze. Wszystko chyba, nie? Panie? Możemy się w takim razie pożegnać. Barasto oszipka! Ja nie popełniam błędów. Chociaż może nie był żółty, nie? Kuchy. Pan mnie wszystko znalazłem. I tam pan. Dawaj pan te dokumenty. Andrwal. Selim Gogi. To jest ważne. Miła mi. Dobrze. Selim Gogi. Selim Gogi. Wszystko się zgadza. Dobra. Panie Selim Gogi. Takich rzeczy to się nie robi. O, obarna robota. Wybudru od Liksomo. Panie. Proszę opuścić pojazd. I stanąć tutaj i zostać. Rozumiemy się? I nie uciekać. Czemu to robię? Tu masz pan odpowiedź. No. Pana możemy już aresztować. No my idziemy tutaj zakończyć kontrolę. Aha, już tutaj nic nie możemy zrobić, już nie mamy jego dokumentów. A
Ale tutaj też jest jeszcze jeden wąż. Zbieramy pieniążki oczywiście. Proszę mi to wszystko wyjąć. A i nóż się zepsuł, no. Tu miałem jeszcze jeden. Tutaj nic nie ma, tutaj też nic nie ma. Pod fotelem też nic nie leży. Dobra. Tu z kurami? To nie kura? Nie, nic. Można panią zabić i na grób wziąć? A tu patrzcie, jeszcze jest. Kolejne oponie pieniądze. Ajajajajaja. Ad Maduro. Oczyś pan tą strefę tej inspekcji. No. A że jeszcze w tych pojemnikach. Oj tam panie, no nie będę wszystkiego przeszukiwał, no. Nie ja jestem od tego, tylko gdzieś pan wywozisz ten samochód, no. No niech oni sobie to tam przeszukują dokładnie. A tu tylko fałszywe pieniądze biorę. No tak. Jesteś pan kolejny? Ile to jeszcze? Ten jeszcze jeden. Z mojego dajnara. I tam. Dawaj pan dokument. Bogusław Grigorjewicz. 3 08 V0. Zgadza się. Ale nie jest ważne, niestety. Wężów tu pan nie masz? Nie, masz pan chyba, nie? Zderzak tylny jest, opony przebitej u pana nie widzą. Szyby pan masz, dachu pan nie masz, ale no. Przedni zderzak też pan masz. Świateł zbitych pan nie masz. Nie no, z samochodem u pana wszystko w porządku, nie? Ale niestety wjechać pan nie może. Kolejny. Atajcie, walisiu komandiru. I tam. Dawaj pan dokument. A pan tym handlarzem jest? Proszku do prania, pan nie chcesz kupić? Szkoda. O, ale pan ma drugą kawę? No dobra. Mangal Tariaki. J7A0G54. Na to ważności się zgadza. Mangal Tariaki też się zgadza. Okej. Otwórz pan tutaj i będziemy spisywać, tak? 5, nie? Tu masz pan jeszcze więcej bagażu, dobra. 2 worki z cementem i 5 bagażu. Jest brak 2 części karoserii. Brak 2 części karoserii, proszę pana. I tyle chyba. Okej. Szyby jednej pan nie ma, z tyłu. Co to jest?
Dobra. Jeszcze jednej szyby pan nie masz, wiesz pan? Dziękuję. Jedź pan. Rado tuksaja, man. A to ma czysta. No, do widzenia. Eto wciemać ten naja. Wszystko. Dobrze, doznaczyłem. Dobrze. Dobra, panie, ale żeby nie wywozić tego wszystkiego... Widzicie, mamy teraz 5 pojemności. Ładnie. Dziękuję. Nóż jeszcze mamy na jedną służbę. Na razie idziemy spać. Może pojedziemy? Nie, nie będziemy. No dobrze. Poprzednie odcinki były długie, to chyba się nie obrazicie, jak ten będzie jednym z tych krótszych. Nieźle. Więc drodzy Państwo, w tym odcinku to by było na tyle i widzimy się już w następnym odcinku z tej gry, więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia, na razie, cześć, pa pa.